Witam serdecznie, to Skridat i kolejny odcinek serii Były sobie czołgi. Tym razem pokażę wam bitwę czołgiem 8 Tieru, a mianowicie King Tigerem. Królewskim Tygrysem, Tigerem 2, różnie go nazywają. Jest on następna Tigera 1. Aktualnie tutaj mam stokowe jeszcze wieże, ale już te lepsze działo 105, które ma 320 damage'u oraz 200 penetracji, co już daje trochę lepszy komfort walki niż te standardowe stokowe działo z Tigera 1. Co można powiedzieć o tym czołgu? No już jest zdecydowanie lepszy od Tigera 1. 150 chyba, nie, jednak pancerza z przodu pod kątem już daje zdecydowanie więcej rykoszetów, pozwala na trochę bardziej agresywną walkę niż w przypadku Tigera 1. 1500 HP, które wzrasta do 1600 bodajże, jak się lepszą wieżę weźmie, też pozwala trochę poszaleć. W miarę celne działo, chyba w miarę, no, celne działo. Potrafi każdego ukąsić. Niestety kuleje tu penetracja. Jak w Tigerze 1 penetracja była zdecydowanie lepsza od innych czołgów 7 tieru, tak tutaj niestety penetracja jest słabsza od innych czołgów 8 tieru. Nie wliczając T32. No i to też jest dział drugie poziomu, już trzecie poziomu już ma 105, ta druga już ma 225 mm penetracji z tym samym damage'em. No i nic. Bitwa leci, lecą tu z innymi czołgami lewą stroną. Jak na razie nic jeszcze się nie pokazało. Bitwa standardowa. Siedem ósemek, reszta siódemek oraz 3 arty. Rush lewą stroną, jak widać, się udał. Nikogo tutaj nie napotkaliśmy, co aż dziw. Za to oni rushują prawą stroną. I zaraz się okaże, kto szybciej zaatakuje. Czołg ten jest w miarę żwawy. Potrafi się skontować ładnie. Ma tylko 80 mm pancerza z boku, więc trzeba jednak uważać, jak się wyjeżdża bokiem do wroga. Bez skontowania może jednak się nie udać. I wróg nas przebije tak czy siak. Szczególnie, że tu gąsienice trochę nisko są, nie w to co w amerykańskich czołgach. Więc jest w co strzelać. Dosyć duży odkryty bok. Tutaj is na dobicie. Niestety poniżej średniej strzał. No ale go szybko wykończyłem. Już T34 podjechało i trójka też już dostaje baty ładne. Is 1 już jest na wykończeniu, więc też tak. Tam jest Grille, T28 Prototype. Czołg, którego niestety trzeba się obawiać. No ale ładnie w bok dostał ode mnie. Tutaj T34 ledwo co wyjechał, już połowę HP nie ma. Nie wiem co on zrobił. Pamiętajcie, w T28 Prototype celujcie w wieżę. Albo w bok wieży, albo pomiędzy jarzmem działa. Tam jest płaski teren i wchodził tak bez problemu. Korpus skontowany potrafi naprawdę dużo odbić. Sam zresztą odbijałem bez problemu pociski od S100, tym T28 Prototype. Więc tu po lewej stronie SU8 się trochę wycofuję. Parę strzałów we mnie jednak nie weszły. Teraz chyba poszło w wieżę. Hummel Grille we mnie walą. Czyli Grille dużo mi nie zrobił, ale Hummel już tak. SU wykończyłem. I już tu właśnie piąty frag. Jeszcze został tutaj Tiger. Gdzieś w tle tam Pantera. Po lewej stronie Hummel. Który właśnie do mnie przed chwilą gdzieś strzelił, ale nie udanie. A nie, to jednak M5A1 Stuart rosyjski. Bodajże. Jeszcze nie chiński, sorry. Czołg 4 Tieru. Jego też szybko załatwiliśmy. No już mam tu Mogana. 2900 damage'u. No i jadę po Hummela. Hummela. Który się tu na mnie będzie czaił. No ale szybko się wycofał. Jak widać, prawa strona nasza dosyć gładko sobie poradziła z czołgami, które tam poszły. No ale to też to wina tego, że te... O, i tutaj Hummel wyparował od naszej arty. To też wina tego, że mieli za dużo TD-ków i za mało TD-ków. No, dwa TD-ki mieli, które siedziały praktycznie w bazie. Nie wyjechał do walki, tylko bronił jej, no oraz medy. No medy to niestety jeden AFK mieli. Nie są w stanie walczyć z ciężkimi czołgami w bezpośrednim starciu, nie objeżdżając ich. Tu typ coś próbuje jeszcze wykończyć. Tam go klepią. No i na szybko przycelowanie, strzał i wykończyłem. No i to bodajże był 7 kill. No i dostałem snajpera, odznakę mistrzowską pierwszej klasy oraz specjalistę. Tu widać, że doświadczenia to 1278 dostałem. Jak widać, nawet mając stokowe działo, można stokowe, no trochę lepsze niż stokowe, tą gorszą 105, można dużo zdziałać. Uszkodzenia 3100. Polecam ten czołg i zapraszam na kolejny odcinek mojej serii.